Czy nie znudziło ci się upadanie Irlandią od niespodziewanego desantu Francji, która o dziwo niespodziewanie broni Szkocji? Jeżeli tak, to ten materiał jest dla ciebie. Dodatkowo zrobimy Luck of the Irish. Witam wszystkich, tutaj Lukas. Jeżeli jesteś nowy na kanale, no to zobacz, jakie mam doświadczenie w tej grze, więc co mówię. Oczywiście zachęcam do pozostawienia subskrypcji, jeżeli chcesz zobaczyć więcej tego typu materiałów w przyszłości. W dzisiejszym odcinku z Irlandii zagramy sobie jako Tyrone, ponieważ Tyrone ma naprawdę niezłe tutaj idee oraz to, na czym mi najbardziej będzie zależało w tym podejściu, czyli koszty rozwoju prowincji zmniejszono o 10%. Oprócz Tyrone z ciekawych nacji tutaj do wyboru jest oczywiście Desmond, który ma coś takiego jak The Munster Ambition, czyli koszty prowincji zmniejszone o 10% i koszty korowania o 10%. Kusi mnie, żeby kiedyś tutaj zrobić z tego teokrację. Kolejna ciekawa nacja to akurat Munster, który jest pomyślany, żeby po prostu uciec z Irlandii i skolonizować nowy świat, ponieważ ma tutaj bonus do kolonizacji, jak i do floty. Ja natomiast w dzisiejszym podejściu zagram trochę niestandardowo, bo normalnie jak tworzy się Irlandię i chce się zdobyć ten achievement, który będę robił w dzisiejszym odcinku, no to bardzo szybko się jednoczę Irlandię, następnie atakuję Szkocję i z tymi zdobycznymi terytoriami, no zajechanie Anglii to już zazwyczaj jest formalność. Taki 510, 550, na spokojnie. Dałem sobie takie założenie, że nie mogę podbijać w ogóle Szkocji ani Anglii, dopóki nie zajmę wszystkich terytoriów w regionie Irlandii, co oznacza wczesną wojnę z Anglią o palę. Żeby nie było, mamy włączony pucharek, a moim jeszcze takim celem tutaj dodatkowym, jak już wspominałem, będzie zrobienie Luck of the Irish. Szczerze mówiąc, jakoś nigdy nie miałem ochoty zrobić wcześniej tego achievementu. Jako nacja irlandzka mamy bardzo słabe drzewko, mimo iż unikalne, bo nawet za zrobienie wszystkiego dostajemy bonus tylko i wyłącznie na 40 lat, a coś takiego moim zdaniem, gdyby było do końca gry, byłoby mega mocne. Przywileje bierzemy standardowe na obniżenie kosztów naszych doradców oraz tutaj biorę dodatkowo prestiż, żeby mieć dodatkowe morale. O, i dla kleru też będziemy mieli dość tutaj fajną misję, zawsze dodatkowy prestiż. Władcy mamy Eogana II, O'Neill. O, O'Neill, Stargate? O, pułkownik Jack O'Neill. No, syna mu trzeba zarąbać, ale nie teraz. Fokus bierzemy od razu na wojskowe, jak i jedyny doradca, którego zatrudniam, no to tak czy siak doradca wojskowy na ten moment. Na rywali bierzemy Ulster oraz Lannister, ponieważ te dwa kraje bardzo często biorą sojusz ze Szkocją oraz Anglią, a nie byłoby nam to na rękę. Trafił nam się też naprawdę nieziemski dowódca i daje mi to niesamowitą przewagę na starcie. Z armii wywaliłem kawalerię, nie będzie nam ona potrzebna, za to zatrudnimy najemników albo dorekrutuję po prostu piechotę. No jednak zainwestuję tutaj w najemników, ponieważ są oni naprawdę tani na samym początku rozgrywki. No to robimy claimy i liczymy na to, że zdążymy zaatakować. Anglia wplątała się w wczesną wojnę z Francją, co powoduje, że będę miał szybko szansę na jej zaatakowanie. Szkocja jest w wojnie z Anglią. A to ciekawe. Nie ukrywam, ta sytuacja jest dość ciekawa, bo może zakończyć się to naprawdę różnie, ale w tym momencie mamy dobrą okazję zarówno do ataku na Szkocję, jak i na Anglię. No tylko nie możemy tego zrobić. Doszło do bardzo śmiesznej wojny o Unię nad jednoprowincjonalnym księstwem w Holy Roman Empire pomiędzy Austrią i Danią. Rzadkie widoki, więc wam pokazuję. No i zaczynamy nasze wojny zjednoczeniowe. Nie mają z nami tak czy siak większych szans. No to teraz czekamy i oblegamy. Troszeczkę nam z tym zejdzie. Szczęście, nasz następca tronu zmarł w wyniku jakiejś dziwnej tajemniczej choroby. I czas na kolejną małą wojenkę. I kolejną, jak i kończenie tych pierwszych, które rozpoczęliśmy. Tutaj nie przewiduję żadnych problemów. Nie klikajmy tego. Zaczynam też proces poprawienia relacji zarówno ze Szkocją, jak i z Anglią. Możemy też już wykonać pierwszą misję Conquer Ulster, co daje nam kolejne claimy. Najeżdżamy Offaly i w sumie z tym księstwem jest związany jeszcze jeden achievement, którego nie da się zrobić na innych, ale jest on dość ciężki, bo wymaga unipersonalnej nad Hiszpanią. Kolejne kraje irlandzkie, no po prostu padają przed nami, nie mają z nami tak naprawdę żadnych szans. Władca 1-3-6. No niech będzie. Ważne, mamy dużo punktów militarnych. Donald brzmi bardzo dumnie. Nasza potęga rośnie, a wraz z tym dostajemy coraz więcej claimów na kolejne prowincje i jak widzicie już w zasadzie mamy na całą
Irlandii, więc do woli możemy tutaj atakować. Te zimowe oblężenia. Patrzcie, widzicie? Bardzo szybki upadek Ormondu. Wojna już dobiegła do końca i na tronie zasiada król Charles I York, który ma jeden w militarnych. No, na tym podejściu naprawdę mam sporo szczęścia. Bardzo podobnie jest u Stuartów. Troszeczkę tych wojen, jak widzicie, już prowadzimy, ale to już są totalnie ostatnie. W zasadzie teraz koalicja już nam nie jest groźna, więc kończymy wszystkie wojny po kolei. No, wszystkie kraje zjemy. Gdybym nie poprawił relacji, to miałbym w koalicji zarówno Szkocję, jak i Anglię. Mały overforce limit, żeby przyspieszyć nasze obleganie. Ten fort jest masakryczny, bo tutaj jest trzeciopoziomowy. No to tutaj trzeba mieć naprawdę niezłą armię jako Irlandczycy, żeby to oblegać. Wszystkie pozostałe państwa zero fortów, a my będziemy musieli zbudować jeden fort tutaj, na przejściu. I niech mi ktoś wytłumaczy, jakim prawem fort trójkowy, który oblegałem później, padł szybciej niż fort jedynkowy. Gro, what the fuck? No i wreszcie padło. No i Irlandia prawie cała zjednoczona w niecałe 10 lat. Tylko ta jedna prowincja nam została. Nawet jakichś długów tutaj za bardzo nie mamy. Kolejne misje wykonujemy, całe zjednoczenie nasze. I zjednoczyliśmy klany. Myślę, że ten bonus jest tak przepiski, że teraz dalsze zjednoczenia pójdą już tylko z górki. Mam nadzieję, że wiecie, że to był totalny sarkazm. Do utworzenia Irlandii potrzebuje 10 technologii, to po co ja się tak spieszę? Tak ma być bez zajmowania prowincji szkockich. Nie mówiłem nic, że nie będzie wojen o upokorzenie. Normalnie wojnami ze Szkocją najgorsze jest zawsze przejście przez Ayrshire, tutaj przez tą cieśninę, ale Szkocja straciła fort na rzecz Anglii, co nam mocno ułatwiło sprawę. Na szczęście zginął ten gorszy generał. A jak już przejdziemy przez tą cieśninę, no to co jest potem najważniejsze, no to ścisnąć jak najszybciej szkocką armię, która nie ma tutaj za dużego pola manewru, chociaż muszę przyznać, że bot zawsze zajmuje te pozycje na górach na północy. No i następnie tutaj warto jest zrobić sobie na pauzie Carpet Siege, żeby nie mógł Szkot doprodukować więcej jednostek. Bardzo często również Szkoci uciekają na te wyspy The Isles, gdzie lubią właśnie wbijać w nasze pojedyncze staki i robiąc takie głupie tutaj ruchy, można ich zawsze spulować, żeby ruszyli na nas, żeby to oni dostali karę. No, bitwa wygrana, mimo pecha, ale wygrana. Gdzie jest moja flota, jakiej potrzeba? A już po takiej bitwie, no to wtedy już zostaje nam tylko i wyłącznie stakwajpować Szkotów, zająć The Isles, odciąć armię szkocką tam za pomocą naszej floty, no i reszta to już w zasadzie formalność. W normalnych warunkach właśnie bym odcinał Anglię od Szkocji, no ale nie możemy. To podejście jest po prostu aż za łatwe. O, patrzcie, nawet pożyczek już nie mam. To sobie jakieś jaja. Szkocja mi właśnie dała gwarancję. Szkocja, czy ty wiesz, że przed chwilą cały twój kraj okupowałem, a ty mi dajesz teraz gwarancję? Gdzie się da, oczywiście od razu obniżamy autonomię. O nie, tylko nie na tych 90%, to jest bardzo złe. O, mamy możliwy sojusz z Francją. No to pięknie. Na szybkości teraz tłumimy wszystkie bunty, żeby jak najszybciej zacząć trenować normalnie nasze wojsko. A jak widzicie, trochę tych buntów mamy. A, i zapomniałem, tą fortecę w zasadzie od razu kasujemy. Nie jest nam tutaj w ogóle potrzebna. Serio, po tych wszystkich wojnach teraz to dostałem. Burgundię dostał Milan. Musimy też już tutaj u nas wprowadzać renesans, więc przyspieszmy to jak najszybciej, bo Anglię przed chwilą wprowadziła, mamy z nią pozytywne relacje, więc jak najbardziej jest to na propsie. Nawet dość szybko nam to wlatuje w stolicy. Zmarł mi poprzedni dowódca i zatrudniłem nowego. Okej, zwykle pierwsza reforma rządowa leci pod manpower. Czas na ponowne odwiedziny w Szkocji, pominął nam właśnie okres trusa, a mnie się skończyły pieniądze i muszę wprowadzić instytucje. Ta bitwa raczej nie będzie w żaden sposób ciężka. I znowu zero zdobyczy terytorialnych od Szkocji, ale są pieniądze, jest humiliate, to wszystko na czym nam zależało. O, i instytucje mogę wprowadzić. Na pauzie oczywiście wprowadzamy technologię, nawet widzicie, ładnie to nadrobiłem do piątki, co powoduje, że jestem już tylko i wyłącznie jedną w plecy. Możemy sobie już pozwolić na jeden punkt administracyjny na miesiąc, bo jestem najbardziej w tym zacofany, więc dlatego biorę pierwsze. O, po tych wszystkich wojnach zjednoczeniowych, po stabilizacji w regionie, zarabiamy prawie oszałamiające 7 dukatów. Prawie. No szczerze mówiąc, ja takich sojuszy, że tutaj zdobędę, się totalnie nie spodziewałem. Pierwsze idee wezmę ilość. No po prostu potrzebuje większych limitów armii.
troszeczkę zawsze więcej manpowera i jak możecie się domyślić, drugie weźmiemy oczywiście ekonomiczne. No zastanówmy się, jako Irlandia, autonomia w dół, czy dwie kolejne kultury akceptowalne? No zastanówmy się. Rok 1486, no my z technologiami wyglądamy następująco i tak jak mówiłem, tutaj bierzemy ekonomiczne i będziemy mocno boostowali tutaj naszą Irlandię. To jest właśnie taki przykład gry Tal, gdzie sam sobie dodatkowe zasady daje i niekoniecznie podbój wszystkiego wszędzie jest moim celem. No i niestety zostaliśmy wezwani do dość ciężkiej wojny. Ciężkiej dlatego, że no jest ryzyko, że zostaniemy pozamiatani przez Anglię. Tak czy siak wojnę wypowiedziała Francja Aragonowi, a niestety Aragon miał za sojusznika Anglię. Swoje wojska ustawiłem na ciśnienie, bo w teorii, jeżeli tutaj nad Anglik będzie przechodził, dostanie minus 2 podczas roli. O, Angolę. No i bronimy przejścia na cieśninie. Anglik ma minus 2 w rolach, co daje nam niesamowitą przewagę. Dlatego się tutaj zastanawiałem, czy odcinać te 18 tysięcy wojska, czy nie. Ostatecznie dałem dość przeciwnikowi. I możliwe, że właśnie poświęcam flotę, ale zobaczymy, czy nam się uda, czy nie. Piękny stack wipe, Boże. Uff, na szczęście statki ocalone. Nie chcę nic mówić, ale ja Anglii chyba totalnie wojska wyzerowałem. Boże, boty są naprawdę tępe w tej grze. Zdobyłem właśnie angielski heavy ship. Darliśmy się przez linię fortów, w zasadzie bez najmniejszego problemu. Anglia zamiast walczyć z nami, ucieka do Francji. Dunkierka, tylko że w drugą stronę. Oni naprawdę się desantują w Calais. Żeby irlandzka flota blokowała Londyn, to jest po prostu żal. No i Francja chyba nic nam nie dała, ale jest nam winna prawie 30 punktów faworu. To dość sporo. Szybka wojna ze Szkocją o spłatę naszych zadłużeń. No, wojsko szkockie. Same nasze pożyczki. O, i nawet na fort mi zostało, który tutaj raczej będzie nam potrzebny. I wracamy do naszego trenowania armii, bo pamiętajcie, ja nie mogę nic podbić, póki nie zdobędę tej jednej prowincji i nie stworzę Irlandii. Jakie kokosy ja tu zarabiam. Tymczasem protestantyzm dość ładnie się tutaj nam rozprzestrzenia, no ale ja chcę przejść na anglikanizm. I narodził mi się następca, może nie jest jakiś wyjebisty, bo jest 1-5-4, ale jego imię to Brian. A tak byliśmy blisko wprowadzenia innych dynastii. Ale już widzę, co by było, jakbym dostał Irlandią, Unię nad Francją i Kastylią. Oj, byłyby dymy w komentarzach. Ej, kolejny darmowy punkcik, co miesiąc będzie nam wpadał teraz. I reformacja też się pojawiła, więc za chwilę powinien się odpalić anglikanizm. I pięknie, został założony nowy kościół anglikański, a my niedługo przyjmiemy tą wiarę. Szkoda, że się nie da w ten sposób. Nastał ten szczęśliwy dzień, wypowiadamy wojnę wreszcie o tą jedną prowincję. Pamiętajcie, żeby zajrzeć na eneba.com, gdzie z kodem Lukas macie 3% zniżkę, linki w opisie. I w sumie tak, wezwę tutaj zarówno Kastylię i Francję. Dania nie będzie nam potrzebna. Szczerze mówiąc, i tak wydaje mi się, że sam zajmę się Anglią na wyspach. Wadzie pierwsze koty za płoty. Wreszcie mamy wszystkie prowincje w Irlandii. Teraz trzeba ją tylko utworzyć. Jednocześnie możemy wykonać dalsze misje. No i trochę to dalszych claimów nam dało. Drogą, pamiętajcie, żeby koniecznie na nowo podbitych terytoriach zawsze jednak zmniejszać tą autonomię. No i cyk, polityczka, minus 10 kosztów developmentu, jak i jeszcze większa armia. No i dewujemy, bo już mamy prawie kapa punktów dyplomatycznych. Oczywiście najniższe koszty i najpierw tak, żeby było do 10 developmentu. No i nasza pierwsza wojna z Anglią, gdzie już będę chciał zdobyć troszeczkę terytoriów dla nas. Boty w tej grze są durne. Change my mind. Francja nawet się tutaj już desantuje. Nie, powiem wam tak, wojna z Anglią to tylko formalność była, ale musimy czekać, aż Francja zakończy tą wojnę, bo nie mogę im dać zdobyć żadnego fortu na wyspie. Wprowadzamy instytucje oraz koniecznie na pauzie nadrabiamy technologię. Prawie 10 wbiliśmy, prawie. W międzyczasie jednak jak tak czekam tutaj na tego pizdila, no to zdecydowałem się po prostu obrabować całą Anglię. No i mamy to, wyczekałem końca wojny francuskiej, a to są zdobycze terytorialne moje. Jak dobrze, że Anglia nikogo nie obchodzi, bo jest anglikańska. W Londynie prawie 100% dewastacji. Akurat Walię podbiliśmy do końca. Gdyby to było PvP, poszedłbym zdecydowanie w jakościowej D. Jako, że gramy singla, lecę w trade, żeby jeszcze zwiększyć nasz income tutaj. Piękny widok, jak Anglia w takich wojnach domowych teraz tutaj jest toczona. Czas na szybką wojenkę ze Szkotami, a od Szkotów następujące terytoria.
No i jak mamy możliwość, to dewujemy sobie prowincję. Oczywiście prowincję z krowami, grainsami, rybami. Dewujemy głównie pod manpower. Jakbym miał wino, to też bym dewował pod manpower, ale że nie mam, no to nie dewuję. Ale beka, Węgry mają pod Unią Personalną Polskę oraz Litwę. Przenosimy nasze główne centrum handlu oczywiście do English Channel. I kolejna inwazja zakończona. Tak, 10 Army Tradition. Po zdobyciu tych terytoriów w Anglii, no, dał mi sporego boosta. Podbój Szkocji totalnie dokończony. Dostaliśmy dodatkowy manpower w prowincjach, jak i znowu 10 punktów Army Tradition. Dokończyliśmy też idee handlowe, więc odpalmy teraz dość potężne polityki na Good Produce oraz Production Efficiency, niech też będzie. Ła, trochę przegiąłem, ale myślę, że dam radę. Co to za fajny władca? 5-4-4? No dobra, biorę ją. I wymieniliśmy 64-letniego władcę na 19-latkę. Anglia dojedzona. Wreszcie mogę zrobić anglikanizm naszą główną religią. Gdybym nie podbił Szkocji, zrobiłbym to przynajmniej 60 lat wcześniej. 50. Kościół Anglii daje nam plus 50% innovativeness oraz 10 kosztów developmentu w każdej prowincji. O, Global Trade się u nas odpalił. Nie ukrywam, 4 punkty developmentu za rozwijanie prowincji, która już ma go 20. Całkiem niezła opcja. Byłem wreszcie też i ostatnie prowincje na północy, więc achievement Luck of the Irish nam wpadł. Oczywiście można go było zrobić dużo wcześniej. W tej serii, myślę, że okolice 1500-1550 to był ten przedział, gdzie byśmy zdobyli spokojnie ten achievement. No a nam zostaje stworzyć już tylko Irlandię. Dość późno, ale niech tak będzie. I tak, przyjmijmy tutaj ideę. Te nowe idee są naprawdę mocne militarnie. 10% dodatkowych morali, mamy shock damage received zmniejszone o 10% oraz dodatkową dyscyplinę. Super bonusem jest również good produce modifier plus 10% oraz stabilniejszy kraj, ponieważ dostajemy minus 2 do national unrestu. Fajną rzeczą też jest zmniejszony koszt doradców z kulturą naszego władcy o minus 20%, ale na tym etapie gry to i tak jest taki znikomy bonus. Możemy posiadać 300-tysięczną armię, 150 okrętów, posiadamy 115 dyscypliny, bez doradcy do dyscypliny oraz bez nabitego absolutyzmu, bo w krajach Tal w sumie lepiej jest go nie nabijać. Nasz miesięczny przyrost manpowera to jest 5000 manpowera na miesiąc. Dostajemy też 311 golda total income'u. Może na grach multiplayer nie byłby to najsilniejszy kraj, no ale bądźmy szczerzy, nie wyszliśmy w ogóle poza Wyspy Brytyjskie oraz też dość wolno podbijaliśmy. Fajną sprawą jest to, że nie posiadamy mniejszej prowincji niż 20 punktów developmentu. Maksymalnie mamy kilka 40, kilka 30 i w zasadzie myślę, że na najbogatszych prowincjach teraz bym dążył do nabijania 30 poziomu. Jak na ten okres rozgrywki, to taka Irlandia tak czy siak mogłaby stanowić niezłego powerhouse'a w regionie. Może nie samodzielnego, ale na pewno mocno liczącego się sojusznika. No i nie ukrywajmy, też nie mamy stricte multikowej religii, ponieważ mamy anglikanizm. Gdybyśmy posiadali ortodoks, to myślę, że tutaj mielibyśmy około 7000 manpowera na miesiąc. Na tle Europy Irlandia naprawdę jest zieloną wyspą. Pod kątem manpowera oczywiście. Developmentowo też prezentujemy się dość nieźle i nie ukrywam, że w zasadzie moglibyśmy na większości naszych terytoriów nabić na pewno ten żółty kolor, no bo zielony 40 punktów do 1700 by nam raczej zeszło. Jeżeli lubicie tego typu materiały, no to oczywiście zostawcie lajka pod spodem, a jeżeli chcecie więcej tego typu materiałów, to zapraszam na przykład do obejrzenia poradnika, jak Polską podbić Osmana przed 1455 rokiem. Oczywiście dawajcie też swoje pomysły w komentarzach poniżej na tego typu serię, bo jestem bardzo ciekaw, jaki kolejny kraj byście zobaczyli w takim wykonaniu. Jeżeli macie jakieś uwagi, też piszcie to w komentarzach.